początku meczu, coś pan pamięta, nie pamięta? Znaczy tyle co pamiętam, to chciałem przedłużyć tą piłkę na po prostu w pole, a później było jakieś uderzenie, no i po prostu jakieś takie dziwne uczucie, nie móc po prostu wstać z ziemi. I tyle. Ale to pan świadomość pan strach? Znaczy tak, lekarze podchodzili do mnie, ja już sam w strachu byłem, nie wiedziałem co się ze mną sam dzieje, ale po chwili doszedłem do siebie i mogłem kontynuować grę. No, ale nie chciał pan zmiany, tak? Nie, zostało niewiele, 5 minut, po prostu trzeba zagryźć zęby i zostać do końca. To teraz poprosimy o ocenę meczu. Zaskoczyło pana Jagiellonia? Słabo grało? Jagiellonia grała chyba swoją piłkę. Mieli też swoje sytuacje, no ale nie wykorzystali. My mieliśmy również i to my strzeliśmy te dwie bramki i mamy 3 punkty. Kojarzy pan jakiś groźniejszy strzał ze strony Jagiellonii? Może pan powiedzieć, który to był? Wydaje mi się, że to na pewno ten początek meczu. Początek meczu, co zawodnik Jagiellonii wyszedł praktycznie sam na sam. To było takie już dla nas ostrzeżenie, ale przetrwaliśmy ten czas i wygraliśmy spotkanie. Niewielu bramkarzy w Białymstoku potrafi zagrać z tego. To mam nadzieję, że po prostu odczarowałem te bramki szczelone w Białymstoku. No, ja bym miał po raz pierwszy Białymstok, to jest taka szkoda dla Polski. Przede wszystkim dla nas najważniejsze jest zdobywanie punktów, bo jesteśmy Beniaminkiem i naprawdę każdy punkt szanujemy, ale zdobywając 3 naprawdę ogromnie się cieszymy. Dziękuję bardzo. Ja również.